A więc wracamy do tej cudownej gry, jaką jest Toy Story 2 Exe. I czuję to. Czuję, że wiem, jak zdobyć dobre zakończenie. Prawdopodobnie to będzie absolutnie źle, ale prawdopodobnie wiem. Okej. Okay. Pojawia się Woody Exe. Jestem przerażony w tej chwili. Ten ragdoll w Gary Smodzie, nie mogę. Dobra, więc jako Rocky tym razem po prostu nie wpadnę w dziurę i trzeba dodżować tego Woody'ego. Okej. Okay. To nie jest trudne, wystarczy po prostu nie wpaść w bezsensowną dziurę i będzie wszystko git. Dobra. Oh. Nie mam pojęcia, czemu mi przestało to. O nie, ja teraz nie wiem, że on tam jest. Zaskaczę cały czas. Okej, uniknąłem go. Łatwo. A jestem dobry. O-o. Dobra, nadal jestem dobry. What? What? Dźwięki. Ciekawe, czy to są wzięte z internetu, czy to autor gry nagrywał. Dobra, chyba dobrze idzie. Ja to w ogóle mogę przetrwać. Okej. Okay. Spróbuję iść tędy. Nie mam pojęcia, którędy mam iść. Zgaduję, że jeżeli nie wiem, gdzie mam iść, to ten gaz ma mnie powstrzymać. Ale tu wygląda jak sekretne wyjście, więc zgaduję, że to będzie dobre wyjście. Oh, fuck. Moje małe zwycięstwo nie trwa wiecznie. Dobra. Więc. A tu nic nie ma. O nie, to ja naprawdę nie wiem, jak je uratować. Dobra, przyjdź tutaj Rex i powiem, żebym za nim szedł. Czy teraz tam się coś otworzy? Czy to tak średnio działa? O! Chyba się otworzyło. Chwila, czy to wystarczy tyle, żeby uratować bazę? Serio? A więc to jest ta droga, którą chcesz grać. A więc uciekaj. A co znaczy, a więc uciekaj? I mean, uciekam, tylko... Czy mam coś więcej robić? W sensie... O, nie! Nie możesz uciec, nie możesz uciec. Znaczy, to po polsku brzmi tak samo. To bezużyteczne, a teraz zmierz się ze mną. A! Czyli ja go muszę i tak pokonać, czy... Trafiłem go. Znowu go trafiłem, ale to jest czysty przypadek, że ja w niego trafiłem. O! Trafiłem znowu. O! Jestem świetny. Jestem świetny. Po prostu strzelałem w losowe strony. A, ty uciekłeś? Mój służący był bezużyteczny. Mam inne sprawy teraz do załatwienia. Jak skończę z tą grubą świnią? Ty jesteś następny. Okej, okay. Teraz gramy jako... W końcu nie mogliśmy ustalić, jaka jest nazwa tej świni. Bo niektórzy mówią, że jednak jest Ham, co mi się nie wydaje. Ale widziałem też, że ktoś napisał generał Golonka i to mi się wydaje prawdopodobne. Coś takiego to było, ale szczerze to nie wiem. Muszę obejrzeć kiedyś te filmy, bo uwielbiam te filmy. Czwórki nie oglądałem i to chyba dobrze. Jakie macie opinie na temat Toy Story 4? Napiszcie w komentarzu, to się przekona. Okej, okay, jest chudy. Dobra, i uciekam. Zauważyłem, że to jest identyczne jak Rocky w Toy Story Remastered, że atakuje chudego i nagle musi uciekać na dół. Więc zgaduję, że w Toy Story 2 Exe Remastered, który jest już zapowiedziany... O, udało się! Rocky, znaczy świnka będzie mieć inny sposób na ucieczkę. Jak ty uciekłeś? Zapłacisz za to, a teraz spotkaj się z moim gniewem. A no tak. A więc w końcu ci się udało. Twoje rządy kończą się teraz, Woody. Nie tak szybko, Buzz. Może pokonałeś mnie raz? Nie czuję, gdy rymuję.
ale nie pozwolę ci, żeby to było tak łatwe tym razem. Tylko tak mówisz, wszystkim wam się nie uda. Jesteście skazani na porażkę. Nasz finalny moment jest teraz, tutaj. Tym razem to nie będzie tak łatwe. Okej. Okej, czy to jest ten sam boss fight, z którym ja już walczyłem? Dobra. Szkoda, że nie mogę celować w górę bez skakania. On mówił coś w stylu, że jeden naładowany atak to będzie wszystko, co wystarczy mnie pokonać, więc... Mam nadzieję, że nie trafi mnie tym jednym naładowanym atakiem. O! Mam go teraz atakować, czy... On coś zrobi. Okej, nic nie zrobi. To już? Czy ja zginąłem? O! Udało się! Jestem to niemożliwe! Jestem niezniszczalny w... Lowly Beings? Wy niższe byty. Nie wiem. Możecie uciekać ze swoimi uratowanymi życiami tym razem, ale następnym razem, jak się spotkamy, to będzie wasz ostatni moment. Uohoho! No, tak, bo jest jeszcze Toy Story 3 exe. Czy to koniec? Mam nadzieję, tym razem. Martwe ciało Woody'ego już nigdzie się nie znajduje. Mam nadzieję, że nie planuje nic wielkiego. No, dokładnie. Nic nie planuje. Najważniejsze, że Woody'ego już nie ma i nie będzie nas zaczepiał już przez pewien czas. Teraz muszę znaleźć to ciało. Na pewno powiedziałeś, że nie ma tego ciała. To be continued in part 3. Czyli no, tak jak mówiłem, jest to story 3 exe. Czy to już jest dobry ending, bo nie uratowałem Rockiego? Zobaczę jeszcze, co się stanie, jak uratuję Rockiego i to będzie koniec filmiku. Dobra, więc wielka próba pokonania Woody exe jako Rocky numer 2. Ja dobra. Próba uratowania Rockiego przed Woody exe numer 3. Dobra. Podoba mi się ta mechanika tego dodżowania, ale jeszcze na razie nie potrafię tego robić dobrze. Lepiej się pośpiesz. Okej. Okay. To ostatnie razem nie wyskoczyło. Dobra. Uniknąłem go, będąc za ekranem, bo spamię cały czas skok. Dobra. O, nie. O, dobra. To był okropny moment, żeby to się pojawiło. Dobra, i teraz szybko. Spróbuję znowu przepchnąć to pudełko w lewo. Dobra, żyję. Pięknie zdodżył. No nie, też nie tutaj. Teraz błagam. To chyba szybciej idzie, tak mi się wydaje. Nie mam pojęcia, czy mi czasu starczy. No, to na pewno nie tutaj. Jak się przewrócił. Dobra, więc to było Toy Story 2 exe. Nie wydaje mi się, żeby Rockiego się dało uratować. Ale też nie wydaje mi się, żeby to cokolwiek miało zmienić, skoro to jest kanoniczne zakończenie, które prowadzi do partu trzeciego. Więc to było Toy Story 2 exe. Wkrótce się widzimy w trójce. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia.